już tradycja w okresie świątecznym. Radomska Caritas co roku na dzień przed Wigilią Bożego Narodzenia przekazuje osobom dotkniętym kryzysem bezdomności paczki z żywnością, a także oferuje ciepły posiłek dla przybyłych. Pierwsze paczki, które udało się skompletować dzięki współpracy firm i osób prywatnych, trafiły do nowych właścicieli w środę 22 grudnia. W minionym tygodniu rozdaliśmy paczki dla osób bezdomnych, dla osób będących w kryzysie bezdomności, ale również dla osób samotnych, starszych. W całym Radomiu rozdaliśmy ponad 500 paczek. Takie wigilie organizowane przez Caritas są w całej Polsce. Nie jesteśmy jedyną Caritas. Czas spotkania w jadłodajni Caritas w Radomiu dyrektor ksiądz Damian Drabikowski połamał się opłatkiem z osobami bezdomnymi, które przyszły po ciepły posiłek i wspólnie z nimi odśpiewał świąteczne kolędy. Takie proste tradycje pozwalają osobom dotkniętym kryzysem bezdomności poczuć ducha nadchodzących świąt. Caritas przygotowuje posiłek dla osób bezdomnych, ale to nie są tylko osoby bezdomne, to są osoby, które również są w bardzo głębokim kryzysie, które mają swoje domy, ale są samotne. Nie mają również możliwości finansowania w pełnej swojego bytu, swojego mieszkania, więc przychodzą i korzystają z tej pomocy u nas. Osoby bezdomne jak najbardziej też z tej jadłodajni korzystają. Jest ich dosyć sporo, bo w całym Radomiu z tego, co mamy informacje od naszych strukturów, jest około 300 osób bezdomnych. Caritas Diecezji Radomskiej zlokalizowany jest przy ulicy Kościelnej 5 i oferuje pomoc osobom w potrzebie od 1992 roku.